MTV24, Małgorzata Karańska, moim gościem jest... Tomasz Pasieka, dyrektor komercyjny stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka. Kiedy w tym roku startuje sezon narciarski tutaj na Jaworzynie? No w tym roku wyjątkowo późno, bo 16 grudnia zapraszamy narciarzy na Jaworzynę Krynicką. Późno dlatego, że jak wszyscy wiedzą i o tym też głośno mówimy, realizujemy duży program inwestycyjny na Jaworzynie Krynickiej. I to opóźnienie związane jest właśnie z tym, że kończymy właśnie ten program i już niedługo narciarzy będziemy mogli zaprosić na stoki Jaworzyny Krynickiej. Może pan powie coś bliżej, jakie są trasy narciarskie i co, jakie nowości są w tym roku? W tym roku największą nowością na Jaworzynie Krynickiej będzie trasa niebieska dla początkujących, która będzie zlokalizowana, która jest już zlokalizowana na szczycie Jaworzyny Krynickiej. To nie tylko też trasa, bo nowa kolej czteroosobowa z osłonami przeciwwietrznymi w kolorze też niebieskim. Ta inwestycja uatrakcyjni Jaworzynę Krynicką i też wypełni taką lukę, która zawsze tu była, czyli spowoduje, że tych tras niebieskich, tych tras do nauki będzie więcej na Jaworzynie Krynickiej, a tym samym liczymy na to, że Jaworzyna też będzie postrzegana jako stacja właśnie, na której można się uczyć jeździć na nartach. Ile jest w sumie tras i jaka długość? Mamy łącznie 8 tras narciarskich i o łącznej długości prawie 15 km. W tym roku udostępnimy też takie łączniki tras, łączniki między trasami, które będą miały około 1,5 km długości oraz nową trasę też do skikrosu, czyli taką atrakcję dla dzieci, dla początkujących, ale też pewnie dla dorosłych o długości 900 metrów, która zlokalizowana jest między trasami 1 i 6. Jaka cena jest karnetu w tym roku? Ceny skipasów podzielone są, zależą od sezonu, od okresu, w którym są sprzedawane. Najdroższe ceny są w okresie tym świąteczno-noworocznym i tutaj cena dziennego skipasu to 170 zł, a już po Trzech Królach cennik zmienia się na sezon wysoki. Te ceny są w granicach 160 zł i później w marcu one są już dużo niższe, także ja mówię oczywiście o dziennym skipasie. To są rodziny, czy to jest od jednej osoby? Ceny są od jednej osoby, tak. A jakieś promocje, nie wiem, rodzinne karnety? Można w tym sezonie kupić na Jaworzynie skipas na 5 dowolnych dni, który teraz jeszcze do 15 grudnia jest w bardzo promocyjnej cenie i można go sobie zakupić, można wykorzystać te 5 dni w dowolnym czasie w ciągu tego sezonu. Można też zakupić skipas Top Dual Pass, którym jest skipasem łączonym sezonowym na dwie góry, na Jaworzynę Krynicką i na Kasprowy Wierch. Mm-hmm. Także to taka gratka dla tych, którzy lubią mocno i dużo jeździć na nartach, na takich bardziej stromych górkach. Byliśmy na szczycie przed chwilą, właśnie zjechaliśmy. Widzieliśmy tam inwestycje. Co tam jest zbudowane? Tak, na szczycie mogli Państwo zobaczyć budowę właśnie nowej kolei krzesełkowej i nowej trasy niebieskiej. Ona już dobiega ku końcowi i planujemy udostępnić ją klientom na święta tak naprawdę. I myślę, że będzie to nie lada gratka dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają do nas na narty, bo wszyscy wiemy w tej branży, że nowa trasa, nic tak nie przyciąga ludzi jak nowa trasa czy nowa kolejka, czy inwestycje właśnie w technologię. A tutaj na dole też jest coś w budowie, budowane. Na dole też się trochę zmienia. Oprócz tego, że przenieśliśmy punkty kasowe w inne trochę miejsce, są teraz na froncie budynku i są właśnie zbliżone do ciągów komunikacyjnych, tak aby klient nie musiał błądzić tu po stacji dolnej, to budujemy także obok właśnie tych kas biletowych, budujemy duże centrum komercyjne, w którym znajdą się wszystkie nasze usługi. Będą one w jednym miejscu. Będzie tam szkoła, będzie tam sklep, będzie tam serwis narciarski, będzie tam duża wypożyczalnia nart oraz będzie przechowalnia tych nart. Na dachu jakby tego centrum komercyjnego powstanie miejsce, w którym znajdzie się restauracja wraz z taką strefą apreski, gdzie będzie można na przykład podczas wieczornej jazdy spokojnie sobie usiąść i zrelaksować się, posłuchać muzyki czy pobawić się przy dźwiękach, które będzie tam wygrywał DJ.
Ale to chyba nie w tym roku, tak? Otwarcie, bo to chyba nie zdążycie. Ta inwestycja jest planowana na przyszły sezon, aczkolwiek w tym roku budynek już powstał, więc będzie to stan zamknięty, w przyszłym roku oddany do użytku. Na stacji dolnej dodatkowo pojawiła się w tym roku nowa wypożyczalnia nart, wypożyczalnia marki Head wraz z centrum testowym. Mamy też jedną z najnowocześniejszych w Polsce, bo dwie są tylko takie, maszynę do serwisu narciarskiego, która obsługuje również serwis sprzętu dla sportu profesjonalnego, więc to też jest nie lada gratka. Jedna taka maszyna jest w Krakowie, druga jest właśnie w Krynicy, więc to też będzie element, który na pewno zostanie doceniony przez narciarzy. Chciałam zapytać jeszcze o parkingi, bo to będzie problem chyba. Jak co roku parkingi są problemem i powiem szczerze, nie tylko naszym, ale też wielu innych stacji. No, klientów jest dużo, każdy przyjeżdża samochodem. Będziemy mieli wokół stacji w tym roku ponad 800 miejsc parkingowych i planujemy też otworzyć dodatkowe miejsca postojowe w drugiej, jakby w innej części Jaworzyny Krynickiej, u zbiegu tras 2 i 4. Tam też okresowo pojawi się możliwość parkowania samochodów, pojawi się też kasa biletowa, gdzie będzie można już bez przyjazdu pod dolną stację rozpocząć przygodę czy rozpocząć jazdę na nartach na Jaworzynie Krynickiej właśnie z tego miejsca. Pod koniec lutego rozegrane to zostaną Mistrzostwa Świata w snowboardzie. Nie? Tak, do tego wydarzenia, czy dokładnie do Pucharu Świata w snowboardzie równoległym, przygotowujemy się już od jakiegoś czasu wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim i FIS-em. Jest to ogromne wydarzenie i tak naprawdę wydarzenie, które pierwszy raz będzie miało miejsce w Polsce. No i mamy nadzieję, że podołamy, że trasa, na której się to będzie odbywało, czyli trasa numer 2A, spełni wymagania snowboardzistów. Będzie też to wielkim wydarzeniem takim medialnym w Krynicy, przyciągnie turystów. Bo jeżeli nam się to wszystko powiedzie, no to mamy szansę, że to wydarzenie będzie cyklicznie organizowane na Jaworzynie Krynickiej, a tym samym uatrakcyjni tutaj nasz cały region. To zapraszam w takim razie na Jaworzynę Krynicką tej zimy i nie tylko, bo Jaworzyna jest czynna cały rok. Tak jest, zapraszamy teraz już turystycznie od 2 grudnia, a od 16 narciarsko. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.